Bardzo często zastanawiamy się, skąd się wzięła Polska, jakie były początki państwa polskiego i nie jedna książka już na to odpowiada, ale sądzę, że książki pod tytułem Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków jeszcze nie było. A to pytanie nie jest jedynym pytaniem, na jakie staram się w tej publikacji odpowiedzieć. Otóż stawiam tutaj też inne, moim zdaniem bardzo ważne, wręcz fundamentalne pytanie. Po co Polska istnieje? Po co została stworzona? Po co ma istnieć dalej i jaki jest związek Polski z Kościołem? Jaki jest związek Polski z Kościołem od momentu jej powstania i dzisiaj, w 2022, za chwilę 2023 roku? Jaką misję ma Polska? Jakie wartości Polska może przekazać światu? I co dzisiejszą Polskę różni cały czas, mimo wszystko, od innych państw, innych krajów, innych społeczności Unii Europejskiej i szerzej całego Zachodu? Serdecznie polecam Państwu książkę Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków. Polecam jako autor, Krystian Kradziak.